Słuchamy. Jak masz na imię? Mikołaj. Mikołaj. Ile masz lat? 4. Oj, super. Powiesz nam coś o swoim babci czy o dziadku? Mój dziadek umarł. A babcia? Nie umarła. A jest tutaj dzisiaj z nami? Tak. A jak ma na imię? Nie pamiętam. A co lubisz robić ze swoją babcią? Na przykład ze obiela obielki. I co jeszcze? Lepić pierogi. A jakie pierogi lubisz? Z twarogiem. Super. I co jeszcze lubisz robić ze swoją babcią? Nie wiem. A kochasz ją może? Kocham. A za co ją kochasz? Nie wiem za co. Za wszystko. Super. Dziękujemy ci bardzo, Mikołaj. Dzień dobry, jesteśmy w przedszkolu w Tujsku. Będziemy rozmawiać z dziećmi o ich babciach i dziadkach. Jak masz na imię? Piotrek. Piotruś, powiedz nam, jest tu dzisiaj twoja babcia i dziadek? Tak. A wiesz, możesz przedstawić swoją babcię i dziadka? Babcia Kryża i dziadek Sztachu. A powiedz, co lubisz robić ze swoją babcią i ze swoim dziadkiem? Co takiego fajnego robicie w domu, jak jesteście razem? Oglądamy telewizję. Bardzo ładnie. Jak masz na imię? Powiesz nam coś do kamery tutaj o swojej babci albo dziadku? Słuchamy. Gadka. Powiesz nam coś o swojej babci i dziadku, dobrze? Co lubisz robić z babcią? Bawić się. No powiedz głośno. Bawić się. Co jeszcze? Oglądać telewizję. A powiedz, kochasz ty tych swoich dziadków, czy nie? Babci i dziadka? Tak, kocham. Głośno, głośno. Kocham. Dobrze. Kto nam powie jeszcze o swojej babci? Jak masz na imię? Karolina. Karolinka, ile masz lat, powiedz? 6. 6. Chodzisz tutaj do przedszkola w Tujsku? Do szkoły. Do szkoły chodzisz, tak? Jest tutaj dzisiaj twoja babcia i twój dziadek? Tak. A powiedz nam, co lubisz robić ze swoją babcią, ze swoim dziadkiem? Bawić się. I co jeszcze? Oglądać telewizję. O, tu już też idzie. Nie, właśnie. Nie da rady. Jest, dobrane jabłko. Ale, brawo. Teraz będziemy patrzeć, które obierki są najdłuższe. O, tu jaka długa. Jaka na dwa obierka, bo spadnie. O, dobra. Wybieramy na te kolejne dłuższe. No tu będą dwie dłuższe. Nie do rody. O, tu mam obierkę. Jestem Gabska Krystyna. Mieszkam tutaj w Tujsku już od urodzenia. A proszę nam powiedzieć, przyszła dzisiaj pani tutaj do wnuczka z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tak, tylko to, bo ten Stasiek strasznie mnie prosił o to. I jak wrażenie, jak emocje z tego dzisiejszego występu Stasia? No, jakieś 10 lat, bo bardzo mi się podobało. W ogóle te małe dzieci to są takie piękne, takie ruchliwe, jak mają dobrą pamięć w ogóle. Tak mi się to bardzo podobało. Czyli ogólnie bardzo się pani cieszy, jest pani dzisiaj zadowolona z dzisiejszego spotkania tutaj w przedszkolu? Bardzo jestem zadowolona. W ogóle ten mój Stasiek, mój wnuczek, prawnuczek właściwie już, to on bardzo lubi mnie też. Ja ich też, bo mam jeszcze drugą prawnuczkę. O właśnie, więc dla dziadków rozdaję po babce. I każdy dziadek musi złożyć start i dla swojego wnuka samolot. Zobaczymy, który najdalej poleci.
Wszystkie samoloty zrobione już, a tam jeszcze odrzutowiec jakiś robi się. Zrobione samoloty? To puszczamy, babci uważają! Nazywam się Agnieszka Masternak, jestem nauczycielem w przedszkolu w Tujsku. Pani Agnieszko, dzisiaj było bardzo ważne wydarzenie, świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Proszę nam powiedzieć coś o organizowanych wydarzeniach w waszym przedszkolu, jak to wygląda na co dzień, czy często, z jaką częstotliwością i czy spotyka się to z dużym zainteresowaniem? Każdą imprezę organizujemy. Najpierw jest pasowanie na przedszkolaka, następnie właśnie mamy jasełka, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, gdzie to na ogół teraz od zeszłego roku rodzice występują dla dzieci i jest również Dzień Rodziców na koniec. To są takie standardowe nasze imprezy w przedszkolu. Cieszą się bardzo dużą sympatią zarówno rodziców, jak i dziadków i babci. TV Regionalna 24.pl, TV Malbor, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.